Kategoria ROK GP. Najstarsza wiekowo kategoria również obfitowała w zwroty akcji i moc emocji przez cały sezon. Na starcie w tej rywalizacji pojawiło się 18 kierowców, aż 6 z nich wygrało choć jeden z 28 wyścigów, ale tylko 3 liczyło się w walce o końcowy sukces. Mariusz Szymczak, Adrian Marcinkiewicz i Daniel Zając. Pierwszy weekend był idealny dla Marcinkiewicza. Kierowca ACR zdobył komplet punktów i był to swoisty pokaz siły tego zawodnika. W pierwszej części sezonu trwała walka o zwycięstwo między dwójką – Zając – Marcinkiewicz. Począwszy od rundy 8 rozgrywanej w Bydgoszczy zaczyna się pościg Mariusza Szymczaka. Kierowca Automobil Klubu Leszczyńskiego wygrywa obie rundy w Toruniu, 9 i 10, i włącza się do walki o tytuł. Decydujące w ostatecznym starciu wydają się być Mistrzostwa Polski, które odbywały się w połowie sierpnia. Wtedy to Adrian Marcinkiewicz ulega wypadkowi i podczas 11 i 12 rundy w Starym Kisielinie, które odbywały się po feralnym zdarzeniu, zdobywa tylko 32 punkty. Słabszą postawę Marcinkiewicza wykorzystuje Szymczak, ale przede wszystkim Daniel Zając. Kierowca udanie ściga w klasyfikacji Marcinkiewicza, by ostatecznie wyprzedzić go w ostatni weekend rozgrywany na torze w Przeźmirowie. Zając wygrywa w ROK GP, drugi jest Adrian Marcinkiewicz, a trzeci melduje się Mariusz Szymczak, który może mówić o wielkim pechu. W ostatnim wyścigu sezonu, po wygraniu przedfinału, na kółku formującym odmawia mu posłuszeństwa silnik i nie udaje się wystartować w tym wyścigu. A była realna szansa, by wyprzedzić jeszcze Marcinkiewicza. Poza podium widzimy równo jeżdżących przez cały sezon Sebastiana Loca oraz Jacka Pokojowczyka. Thank you.